No i tak to wyszło, że idę do Action. Na szczęście jest blisko. To jest dosłownie kilka minut na piechotę. Więc przebiegnę się po to, żeby kupić nam sprzęt do ładowania telefonu, w ogóle powerbanka, coś co będzie działało szybko. To co mamy w domu to jest porażka. No ale myślę, że w 15, maksymalnie 20 minut powinnam obrócić powrotem. Szczególnie, że no robota tam czeka. Także sporo jeszcze rzeczy mamy do zrobienia, zanim ponownie wyjdziemy z domu. A tutaj w ogóle po prawej, po lewej stronie minęła przed tym za moment restaurację, która też jest poważana, myślę, w Sopocie. To jakaś pizzeria, stosunkowo niedawno otworzona. A tutaj podobno pyszne włoskie. Także może kiedyś powinniśmy spróbować. Pomimo tego, że jest tak bardzo po sąsiedzku wobec tego miejsca, gdzie mieszkamy, naszego domu, to nigdy tu nie byliśmy. Było jakoś tak nieatrakcyjne, nam się wydawało to miejsce, tak przy samej ulicy się siedzi. No ale nie zawsze to jest takie najważniejsze. No fakt, że my lubimy po prostu miejsca, gdzie jest ładnie, klimatycznie i jest się na co pogapić. Tutaj nie ma się na co gapić. No ale nic, dobra. Ogólnie pustki na ulicy i pieszych nie ma, i samochodów. Nie wiem, cóż tu się dzieje. Tutaj kończę, moi drodzy. Widzimy się za chwilę. Tutaj nowy jakiś obiekt powstał. No i spoko. Oto parking przy Lidlu w Sopocie. Mówiliśmy ostatnio, że dosyć ciasny. No i jest ciasny. Raz tutaj tylko busem wjechałam. Miałam problem, żeby się zmieścić później do wyjazdu. Jest taki dosyć wąski zakręt. A trzeba się tam zmieścić, żeby odbić jakiś bilecik. Już więcej się tutaj nie pchałam. Wszystko do zrobienia oczywiście, ale mało komfortowo. Sorry. No więc mamy to. To co potrzebowałam, to zostało zakupione. Gdyby nie jakieś zamieszanie przy kasie i fakt, że się tam ludzie pokłócili o to, kto pierwszy, kto drugi, kto w jakiej kolejce, to byłoby pewnie szybciej. A tak to nie wiem, czy się zmieszczę w te 20 minut, które obiecałam, ale pędzę do domu, jest mi gorąco. I jak mówiłam wcześniej, sporo do zrobienia, także lecę. W ogóle przy tej okazji chciałam powiedzieć, że ja dzisiaj się bardzo nie rozwinęłam w tym Action. Nie chodziłam tam między tymi półkami. Niczego nie szukałam. Weszłam tylko po te wtyczki, te ładowarki i tyle. No ale wiadomo, że asortyment Action to chyba no, dużo jest takich filmów, co tam aktualnie można kupić. I aktualnie to tam widziałam, że jest sporo jakichś takich akcesoriów plażowych, grillowych. No adekwatnie do pory, jaką mamy. No ale tak jak mówiłam, ja tam dzisiaj się nie zagłębiałam, niczego nie szukałam, w ogóle nie wchodziłam między te półki. Wzięłam tylko to, co było mi potrzebne i od razu uciekłam. Action to jest też taka pułapka, jak się z dziećmi, bo tam jest mnóstwo drobiazgów, tanich zresztą, które one chcą obejrzeć i kupić jeszcze na dodatek. No ale w sumie jeśli gdzieś warto kupować takie pierdołki, to na pewno Action. A ja biegnę dalej. Można powiedzieć, że jestem już w połowie drogi. Także zaraz jestem w domu. Działamy, pracujemy i wychodzimy nagrywać dalej.
No to baj.